godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. W pierwszych latach po wybuchu II wojny światowej tylko napływ zniewolonych robotników przymusowych i ochoczo rozpowszechnianie przez hitlerowską propagandę wieści o początkowych sukcesach Wehrmachtu przypominały mieszkańcom Bartnik o tym, że gdzieś daleko toczą się walki, a zwycięska niemiecka armia wyrąbuje nową przestrzeń życiową. W wielu ludziach wywoływało to euforię podsycaną nazistowskimi plakatami. Atmosfera uległa radykalnej zmianie, gdy z frontu coraz częściej zaczęły napływać nekrologi poległych żołnierzy. Ale najgorsze dopiero nieuchronnie nadciągało. Pod koniec roku 1944 podjęto przygotowania do obrony, która miała powstrzymać sowieckie zagony. Bartniki, czyli powtórzę to jeszcze raz, dzisiejsze Niwnice, przygotowywane były do obrony poprzez różnego rodzaju umocnienia polowe. Oczywiście drążenie okopów w takiej zmarzniętej ziemi stanowiło problem. Co gorsza, część oddziałów, które tutaj niemieckich przygotowały się do odparcia sowieckiego ataku, było kiepsko wyposażonych. Oczywiście niektóre z pododdziałów posiadały najnowocześniejsze szturmgewery, które były właściwie taką jaskółką zapowiadającą pojawienie się później właśnie karabinów na nabój pośredni, ale też wykorzystywano tutaj sprzęt z początku II wojny światowej. Między innymi w tym miejscu, gdzie stoimy z kamerą, za moimi plecami widać budynek. Tu, gdzie stoi statyw kamery, w czasie działań bojowych w lutym 1945 roku stał niemiecki Panzer II, a więc bardzo, powiedziałbym, na ten czas wojny już przestarzały czołg, ale też wykorzystywano oprócz takich maszyn tutaj hecery, różnego rodzaju inne bojowe środki, te ciężkie. Kilka zdjęć zachowanych z tych walk pokazuje generała Remmera ze swoimi żołnierzami. Pokazuje też używane tutaj niszczyciele czołgów typu hecer, które poruszają się wzdłuż drogi prowadzącej przez Bartniki w kierunku Gradówka. Zmagania zapoczątkowane w kotliskach oddzielonych od Niwnic pasmem lasów pociętych kamieniołomami i okopami były bardzo intensywne i krwawe. W położonym nieopodal Gościszowie i Mściszowie doszło do wielu pojedynków pojedynczych żołnierzy niemieckich z rosyjskimi czołgami średnimi i ciężkimi. Teren Bartnik częściowo chronił obrońców przed pancernymi kolosami z czerwonymi gwiazdami na wieżach. Tu tanki mogły poruszać się w zasadzie tylko głównym traktem. Jednak niemal każde zniszczenie bojowej maszyny okupione bywało śmiercią śmiałków zaczajonych z pancerfaustami w różnych zakamarkach wsi. Kiedy w trakcie walk w 1945 roku nastąpiła chwila przerwy, a warto wiedzieć, że Rosjanie, którzy wtargnęli tutaj do tej miejscowości, później musieli się wycofać. Zresztą front nie był tutaj ustabilizowany. Później dopiero nieco dalej ta linia się zatrzymała i tak trwało to aż do końca wojny. Wtedy też w tej jakiejś, nie wiem, dwu, trzydniowej przerwie wykorzystali mieszkańcy czas po to, żeby pochować prowizorycznie, bardzo płytko zresztą, jako że była zmarznięta ziemia, swoich poległych żołnierzy, przynajmniej część tych żołnierzy poległych. Niektórzy z nich najprawdopodobniej byli wcześniej ranni, ponieważ widać było, że próbowano na przykład po ekshumacji, że próbowano dokonywać jakichś operacji na ich ciałach, osobno leżały na przykład oderwane kończyny. I tutaj za moimi plecami były te prowizoryczne mogiły, między innymi bardzo młodych po ujawnieniu ich personaliów
można to było stwierdzić, żołnierzy, między innymi należących do Führerbegleit Division, którą na tym terenie dowodził generał Ernst Otto Remmer. Zresztą o tyle znana postać, że między innymi za jego sprawą nie udała się operacja Walkiria po zamachu na Hitlera. Generał Remmer po wojnie był zresztą znany z tego, że zaprzeczał istnieniu chociażby obozów koncentracyjnych, zaprzeczał też masowemu mordowaniu ludzi w tychże właśnie koncentracyjnych obozach. Natomiast jako żołnierz, jako dowódca z pamięci żołnierzy no, został po prostu dość mocno zapisany, jako że był odważnym człowiekiem prowadzącym swoich podwładnych często do ataku w pierwszej linii. Rosjanie używali tutaj niszczycielskiej siły swoich rakiet Katiusz, którymi to obkładano każdy fragment wsi, gdzie najprawdopodobniej mogli się ukrywać żołnierze niemieccy. W okolicach pałacu Wittelsheima, który zresztą przetrwał wojnę i dzisiaj jest miejscem zlokalizowania tutejszej szkoły, założono miny. Bardzo często po wojnie te niewybuchy, te niewypały były znajdywane, a nawet dochodziło tutaj do tragedii. Podobnie jak z innych miejscowości śląskich i dolnośląskich, na front tych różnych wojen zaciągano też żołnierzy z tych miejscowości, nawet najmniejszych, które musiały dostarczyć rekruta. I podobnie było tutaj w Bartnikach, kiedy nie wracali już z tych bitewnych pól ci, którzy tam polegli, stawiano im pomniki. Niestety żaden z tych pomników, który był tutaj postawiony w tej wsi, nie ocalał, nie został do dnia dzisiejszego. Za moimi plecami widać miejsce, gdzie stał monument przypominający poległych żołnierzy z Bartnik, którzy nie wrócili z frontów I wojny światowej. Wykorzystano ten teren, nawet tą podmurówkę, która tutaj jest, po to, żeby postawić nowy głaz pamiątkowy, przypominający przyjście tutaj polskich pionierów, a także działania wojenne, jakie się w pobliżu toczyły. Warto też zwrócić uwagę, że w pobliżu, za takim zagłębieniem terenowym, za niewielkim bagienkiem, dzisiaj oczywiście przykrytym śniegiem, stoją ruiny dworu. Ten dwór był kiedyś okazałym jakimś takim pałacem, taką rezydencją. Niestety upływ czasu, a zwłaszcza te zniszczenia, które zapoczątkowała II wojna światowa, ale nie wszystko można złożyć na karb działań bojowych tutaj, no, doprowadziły do ostatecznego popadnięcia w ruinę tych murów. Warto jednak zwrócić uwagę, że bardzo blisko, ponieważ jest to swoiste centrum tej części miejscowości, od rejonu, gdzie stał pomnik, gdzie był pałac, stoi również kościół, bardzo ciekawa świątynia, a nieco dalej, na wzniesieniu, jest zlokalizowany cmentarz. Cmentarz, przy którym taką ciekawostką jest wysoka brama, wieża właściwie, na której szczycie wisi potężny dzwon. Powyżej ruin dworu i współczesnej pasieki stoi wieża cmentarza nieczynnego, zdewastowanego, ale we wnętrzu tego obiektu nadal wisi potężny dzwon. Zresztą jest nawet możliwe dojście do tego przedmiotu, ponieważ zachowane specjalne schody na konstrukcji stalowej, która wzmacnia tą drewnianą wieżę, nadal istnieją. Oczywiście cmentarz od dawna jest nieużytkowany, był to cmentarz ewangelicki. Dzwon odzywał się tylko w czasie poważnych uroczystości, w czasie pogrzebów, a warto wiedzieć, że właśnie tu, na obrzeżu tego cmentarza, pochowano prowizorycznie żołnierzy niemieckich walczących tu w lutym, którzy później zostali ekshumowani. 16 lutego 1945 roku do wsi wkroczyły pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Nadchodził dzień ostatecznej kapitulacji III Rzeszy. Później przybyli tu polscy pionierzy z Podola, a także zmobilizowani żołnierze Wojska Polskiego. Rozpoczął się nowy rozdział historii tej ziemi.